13 maja, tytuły. Litania, którą odmawiamy podczas nabożeństw majowych, składa się z ponad 50 wezwań i tytułów maryjnych. Wśród wiernych często nazwane są one furtkami do nieba. Za każdym z nich kryje się inna tajemnica. Wielu znaje na pamięć, dając tym samym dowód tego, że żyją tajemnicą Maryi w wielu aspektach. Sama litania nie wymienia wszystkich tytułów Matki Bożej, jakie można spotkać w chrześcijańskim świecie. Także im warto się przyjrzeć. W Moskwie w Soborze Uspieńskim znajduje się ikona Matki Bożej Czułej. Przedstawia ona małego Jezusa wtulonego w policzek Maryi. Czuła to jej tytuł, który w sposób szczególny oddaje relację miłości między nią a jej synem, jest także pociechą dla tych, którzy pozbawieni są czułości w swoim życiu i zawsze mogą ją znaleźć w jej obliczu. Inny grecki tytuł nazywa Marię jako tę, która wskazuje drogę. Wiele jest ikon i obrazów, które w taki sposób przedstawiają Matkę Bożą. Najbardziej znanym jest obraz jasnogórski w Częstochowie. Maria wskazuje na drogę, czyli na swojego syna to on przecież powiedział, że jest drogą i prawdą, i życiem. Dłonią pokazuje na Jezusa i zachęca do naśladowania go we wszystkim, przywołując słowa z kanii galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. W podzięce Jezus wyciąga dłoń i błogosławi matkę, która jest szczęśliwa między niewiastami. Matka karmiąca to kolejne przedstawienie Marii. Kobieta karmiąca swoje dziecko jest uosobieniem ofiary i poświęcenia. Maria daje siebie samą, wolna jest od pych i egoizmu które chcą zachować wszystko wyłącznie dla siebie. Karmienie kogoś jest przyjawem troski i miłości. Przypominamy sobie, że w naszym życiu karmili nas jedynie ci, którzy darzyli nas miłością. W starożytności wzywano Maryję także pod innym tytułem. Apokalipsa ukazuje ją jako niewiastę w wieńcu z gwiazd, z tego powodu wzywano jej jako gwiazdy morza. Dla misjonarzy, którzy często podróżowali przez morze, punktem odniesienia była gwiazda polarna, która wskazywała kierunek dalszej wędrówki ewangelizacyjnej. Szybko zauważono, że w sensie duchowym to Maria jest stabilnym odniesieniem dla wiary i nauki katolickiej. O tytule tym wspomina także święty Bernard w słowach. Nazywana jest gwiazdą morza i bardzo dobrze to do matki dziewicy pasuje. Ona bowiem najtrafniej może być przyrównywana do świecącego ciała niebieskiego, jako że tak jak ona wysyła promień, samo przy tym nie ulegający zepsuciu, tak i dziewica zrodziła syna bez skażenia siebie. Skarbiec tytułów Marii jest nieprzebrany. Ważne, aby zawsze odnajdywać w niej to, co najpiękniejsze.